cześć, dzisiaj idziemy do Zielonej Góry na narty. Mamy 14 grudnia, pogoda jest słaba, jest deszcz, jest odlicz generalnie, więc zobaczymy, jak to będzie na miejscu. No na miejscu, znaczy idziemy do Holiday Park. No tam pewnie w tych niższych partiach nie będzie śniegu, a w górach zobaczymy. Jedziemy teraz z Michasiem. Michaś, pomachaj, cześć! 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 Idziemy teraz po boks. Jesteśmy w aucie. Idziemy teraz po... Tak! Idziemy po boks, żeby tam narty zapakować, jakieś takie zimowe rzeczy. I wyjeżdżamy, tak chcemy koło 12, przed 12 wyjechać w góry. Jadą z nami teście, więc będzie fajnie. Jesteśmy, odebraliśmy właśnie boksa spod Włocławka. Wracamy do domu, tu się może przerzucę na się. Jestem tutaj, widać mnie, widać. Także boksa mamy. Wracamy teraz po Justynę z Michasiem i po Mateusza. Boksa wam pokażę, jak zajdziemy pod dom, to wyjdę z auta i wam go zarejestruję. A póki co wracamy do domu. Gdyby nie widzicie, ale tu jest bardzo... Zielo, jedziemy do boksa. Gdzie jedziemy teraz? Gdzie jedziemy, Michałku? Teraz? No dobra. Dobra, wracamy po resztę. Wjeżdżamy na teren domku i za chwilkę wam pokażę, jak auto wygląda na zewnątrz, jak się prezentuje z naszym boksem, który mamy wypożyczony. Zapłaciliśmy za niego 20 zł za dobę, wzięliśmy go na 8 dni, więc w sumie nas to kosztowało 160 zł. Tak wygląda nasze autko teraz z boksem. Boks jest na górze, on się wydaje tutaj na nagraniu dość mały, ale on nie jest taki mały. MCM Car Travels. O, i tym autem jedziemy w góry. No dobra, wyciąga Michasia. Michałku, idziemy. Idziemy po resztę ekipy, bo musimy się zapakować. Idziemy? Smoczka wyrzuć. Nie wyrzucę. Be. Ok, jestem w trakcie pakowania. Wziąłem wszystkie narty, kijki, kaski i buty. Stąd były w tym kartonie. I tutaj była część. Zapakowałem to do samochodu. Pokażę wam, jak to wygląda już w tym boksie. Trochę bagan jest, ale muszę to poukładać, bo jeszcze mamy takie różne rzeczy jak kurtki i tak dalej. O, tak to jest zapakowane. Wszystko na górze. Taki mały bagan, ale zaraz to poukładam. Sobie wejdę na próg i to zrobię, tylko muszę iść po resztę rzeczy, czyli po no kurtki. Tylko jeszcze tylko zamknę garaż, żeby ta mysz nie wleciała i no dobra, i widzimy się później. Dom jest pusty i wychodzimy. Bo wyjeżdżamy w góry. Ale nie mu będzie zimno. Nie będzie mu zimno. Mateuszku, idziesz? Nie, no mogę, możesz wziąć. Ja też wziąłem coś. Mateuszku, jesteś? Tak, mam. Chodź, Mati. Dobra, spakowani, zadbani do auta, jedziemy. Gdzie jedziemy? Jedziemy do Ciebie. Gdzie to jest? To jest okolica Karpacza, jedziemy na nartę. Dokładnie, jedziemy na nartę do Karpacza. Wcześniej nagrałem wam, jak zapakowaliśmy narty, wszystkie kaski i buty do boksa. Nie było łatwo, bo ten boks nie jest na całą szerokość dachu, tylko na połowę szerokości dachu Aster naszej. No ale jakoś to weszło. Słucham, co mama i tata jedzie, tak? Tak, wszyscy jedziemy. Przed nami, a to dziadki, bo z dziadkami jedziemy. Ale nie tak, ale są przed nami. Więc idziemy. No to co, to widzimy się na miejscu albo w trakcie drogi, myślę, nie? Myślę, że w trakcie drogi jeszcze gdzieś tam się odezwiemy, nie? Dokładnie. Cześć, jesteśmy już na miejscu. To jest kolejny dzień. Wczoraj wiem, że mieliśmy nagrać z Justynką, co się dzieje, ale byliśmy bardzo późno tutaj na miejscu. Ale dzisiaj wam pokażemy co, gdzie, jak. To jest nasz pokój, ten za mną. To jest drugie piętro, to jest taki domek ośmioosobowy. Sporo tu jest miejsca. A to później go wam pokażę, jak to wygląda. Chciałem się tylko zameldować, że jesteśmy już na miejscu i że dzisiaj zaczynamy nowy dzień. Jesteśmy już po śniadaku. Ja, Justyna i Mateusz idziemy na nartki. Zobaczmy, że troszkę za mały jest, ma 3 latka. Już widzieliście przed chwilą, ale to wygląda tak. O, otworzę okno na chwilę. Będzie zimno, bo jest chyba 0 stopni, ale co tam. Tak to wygląda na zewnątrz. Mamy taki, o,
ogródek przed domkiem, to jest nasz ogródek. No tam jeszcze są prace budowlane, bo ośrodek nie jest w pełni skończony jeszcze. Tam dalej latem, o, są czynne zjeżdżalnie. Jak jest ładna pogoda, w sensie latem, wiosną place zabaw, a teraz to jest mnóstwo wody i jest nieprzyjemnie. Jesteśmy, dojechaliśmy, tak jak wam mówiliśmy, to jest nasz domek 160, a ja nagrywałem wcześniej z góry. Idziemy teraz gdzie? Idziemy po nartę i po spodnie na narciarskie, bo co prawda tutaj jest jeszcze trawa, ale oglądałam to narty, więc na spoko na pewno jest śnieg. O, no to dobra informacja, bo po tym co widać, no to boimy się, żeby jakiekolwiek były warunki. Po prostu jest jesień, no. A to chyba trawa z rolki nawet, to wiesz. Może i z rolki. Rolki rozstawić. No może. No idziemy teraz do autka po spodnie narciarskie i po takie różne rzeczy. Okro, brzydko, nieładnie, nieprzyjemnie. Ale góry już widać. Ale góry tam daleko widać. Nie wiem czy... Tak, widać. Na kamerce też widać. No i pięknie. Nie wiem, dałtka. Tu są inne domki, nie? Numerek 76. Miejsce. Fajne miejsce dla dzieciaków. Dzieciaki mają atrakcje od 8 do 22 rozpisane. Także mają co robić. Lepienie pierników, robienie pizzy, jakieś warsztaty kreatywne. Ja dzisiaj mówię przez nos, bo mam straszny katar, ale... No spoko, dam radę. Wygrzewie się w śniegu i będzie lepiej. Okej. No to idziemy do auta. O, autko widać tam, musimy takim przejść korytarzykiem, zaraz wam pokażemy. O, tu przejdziemy. Korytarzykiem, nie korytarzykiem, po prostu między domkami. Mamy nadzieję, że te nagrania będą lepszej jakości niż te poprzednie. No, 4 raptem mamy na YouTubie, więc to nie jest nic specjalnego, ale... No, no, super. Zobaczymy jakość, no, dokładnie. O, tu jest dziadka, samochód. O, tu jest. A tam jest nasz. No i my jesteśmy. W Karkonoszach. Tu jest śnieg, zupełnie inna aura. Będziemy tam na górę wjeżdżać. Tutaj jeżdżą wagoniki. Nie, jakieś krzesełka. A tu są, słuchajcie, krzesełka zamykane. Super. Łagodny wyciąg. Akurat dla dzieci jest taki fajny. Aha. Ale tam na górę jak wjedziemy, to wjedziemy z całej góry? Pewnie. To jest łagodny. A w razie czego można zjechać krzesełkami na dół? Tak, no to super. No to jakby coś, to możemy na górę wjechać. Mati, wjeżdżamy na górę? Tak. No to super. No to bierzemy narty i wjeżdżamy na górę na tymi krzesłkami, które są zamykane. Ale ja wam tylko powiem. Zobaczcie, tu jest śnieg. Tu jest 2 stopnie, a u nas jest 3 stopnie. To jest 1 stopień różnicy między tam, gdzie mamy domek, a tutaj Karkonoszami. Tym miejscem, gdzie jest stok. Jest super, bo jest zimowa aura, więc na to czekaliśmy i fajnie, że tak się udało. No, temperatura cały czas jest na plusie, więc jakby też nie ma co się łudzić. Zobaczę, jak to wygląda. O, tu jest kolejka. Tam są pewnie gdzieś kasy i tam można sobie kupić bilet na górę. No, to jest tam gdzieś. Nagramy to jeszcze, nie? Tam będziemy wjeżdżać. No, widzisz, tu masz takie krzesełka? Chyba 4 osobowe są. Jesteśmy już w 3/4 przebrani za stroje, w stroje narciarskie. Nasze nartki. Jeszcze mam buty, ale już niedługo. Mateusz tu już dopiero co się ubrał w buty, już nie ma siły. To jest dobra prognoza na dzisiaj. No dobra, no. Spoko. Na łebeczek mam już, o, czapeczkę. Zaraz kask sobie biorę. Hełmik. I lecimy. Dobra, my jesteśmy już z nartami na nogach. Mama jest! Mama już idzie, bo miała problemy z nartami. W sensie za małe buciki do ustawień nart, więc tutaj panowie je to zrobili. Mama już wraca i będziemy... I stoimy przed wejściem na krzesełka. I będziemy tam na górę sobie wjeżdżać. Mateusz pierwszy raz od roku będzie zjeżdżał na nartach. Pewnie zapomniał, podobnie jak ja. Nie, Mati? No, dawaj, jeszcze raz. Ale ty nie zjeżdżałeś 3 lata albo 2. No, to prawda, nie zjeżdżałem chyba 2 lata przynajmniej. Mati, no przysiad, dawaj, 1. Okej, to jest takie moje przygotowanie. Mama już jest. Ubiera narty. Poczekamy jeszcze na mamę, musi ubrać narty. Ja, tam są kije. Ja ci je przyniosę. Okej, okay, jesteśmy już na krzesełkach. Ekipa? Mati, jak tam? Dobrze. Boisz się troszkę? Nie trzeba, jesteśmy już. Cała nasza trójka. No, stoki są ładnie naśnieżone. Troszkę się błyszczą, więc jest lód, ale nie ma mult takich, że takiego zasypanego, wycieranego śniegu, więc jest fajnie. Tam u góry pięknie górę widać. Także no idziemy na górę, słuchajcie. Czemu nie jedziemy na tym mniejszym? Wiesz co, będziemy, tu wjeżdżamy, tam też możemy sobie zjechać. Bardzo fajny stop. Maduszku, bo jak wjedziemy na górę, to teraz decyzja należy do nas. Czy będziemy tym zjeżdżali, tym małym, czy tym dużym? To zależy od nas. No i tak pójdziemy z tobą, Mateuszku, bo się uczysz. No dobra, no to wjeżdżamy sobie na górę.
Nawet tutaj nie potrafię, to i tak się... Achmedy? Ups, moja ręka tu jest, coś tak wygląda. Tam? Ło, jak wysypał śnieg bardzo mocno. To zamykamy sobie taki kask. Zamykamy sobie. Trochę inne kolory są. Cześć! Aha. No, z babcią. No to nie chcę mu pokazywać. No dobra, dobra. Dziadek dzwoni teraz do nas. No dobra, my jedziemy cały czas. Tu jest jakieś hej, jesteś zmęczony? Zmarznięty, a może po prostu głodny? Chodź za mną do baru. Jak się nazywa bar? Arenka. No dobra. Ale tu jest fajnie. No dobra, otwieramy, to jest taka ładna pogoda, że szkoda siedzieć pod kloszem. Ja wiem, Maciej, że tobie się podoba, no ale jest bardzo pięknie, spójrz tam, jakie białe drzewa. No zobacz, to musimy nagrać. Uff, za chwilę koniec. Jeszcze, a no już, dobra, dojeżdżamy, więc słyszymy się później. Hamuj! Miejsce obowiązkowe, gorąca czekolada. Jesteśmy w barze. A my właśnie wracamy ze stoku. Wracamy do domku na obiadek. Mamy jakieś 20 km, bo ten stok od naszego domku jest oddalony o jakieś 20 km. Nie jest jakiś super. O, tu są wszystkie znaki na różne strony świata. Co mówiłaś? Jesteś? Camp 66, który oglądaliśmy. A, że camping? To jest tutaj, 1,5 km stąd. Aha. No dobra, nie wiedziałem. No to, a no tak, tutaj była jakaś grupa, nie? Campingowa na tym campingu. Aha. No, także wracamy, tutaj już troszkę śniegu w tej partii góry jest mniej, w sensie na tej wysokości, tam wcześniej naprawdę było mnóstwo śniegu, także warunki tutaj są, no, dobre, bardzo dobre nawet. A tutaj, jak widać, jest troszkę tego śniegu już mniej, bo jest, no, odlicz cały czas 3 stopnie, więc wracamy. Wróciliśmy do ośrodka, tutaj do domków. Piękne góry widać jeszcze, chociaż pogody nie ma dobrej. Ale tam oddali, mam nadzieję, że one są dobrze tutaj na kamerce. No właśnie o tym mówię, że bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że to odda kamerce, bo tego nie wiem. Z Japonią jakimś to skojarzyło. No właśnie, idziemy, ja to wezmę wszystko. Tylko tam. Tak, dobra, no to idziemy teraz. Mateuszek już poszedł. Ciekawe, czy on trafi sam. Idziemy. No nie ma, to chyba trafi. A jest! Teraz nagrywamy drogę powrotną do domku. A tutaj jest nasz domek 160. Idziemy. A tu rzutka, czy nie ma? Ciekawe, czy są. W ogóle macie tam pieczątki? Znaczy opaski? Pieczątki, opaski. Bo żeby wejść, to musimy sobie czytać tutaj o opaskę. Tu jest taki czytnik i wchodzimy. Dziadek siedzi. To jest nasz ogródek. O.
Dzień dobry. Dzień dobry. Wchodzimy. Cześć, cześć, chłopaki, dziewczyny, nasz domek. Kupiliśmy dziadkowi maść z niedźwiedzia. Dobra. Cześć wszystkim. O, jesteśmy na domku, telewizja. Tak, ale jest to. To jest domek. Ja była grzeczna. Sterowanie, ogrzewanie elektryczne, podłogowe, sterowane właśnie w ten sposób, z tych paneli. Po obiadku jesteśmy, po zupce pomidorowej i wszyscy, Mati, pokiwaj, cześć. Jedziemy teraz na jarmark bożonarodzeniowy do Jeleniej Góry. Do Jeleniej Góry. Także... Podobno jest przez dwa dni tylko, dzisiaj tak. I jutro. Teraz w centrum Jeleniej Góry idziemy na jarmark. Jest taka ładna bombka. Na środku jest Michaś. Kiedy będzie ciepło, na wiosnę. Chodź, Michał, idziemy zobaczyć sobie teraz choineczki, wiesz? I jarmark cały. O, tam jest. Zaraz to wrócimy. Idziemy zobaczyć jarmark. Centrum, koło ratusza gdzieś. W Jeleniej Górze. Chodź, Michałek. No. Tylko uważaj na wodę. No. Pizza z lejsami. Naprawdę? Ale musi być straszna. Jakaś fajna puszkarnia, spójrz, Mati. Łaka, ciekawa, kolorowa piekarnia. Puszkarnia. Ale cudnie to wygląda. Super. I tu jest ta brama, o której mówiła nam wcześniej pani, bo się pytaliśmy panią, czy jest to jakiś jarmark, a jak tak, to czy idziemy w dobrą stronę. No i idziemy w dobrą stronę. Jestem. Okej. No to chodź teraz do Mateusza i do mamy. Mama, w tym zamku nie można wejść. W zamku jesteś? Idziemy. Wydaje mi się, że mało się zbliżamy do tego jarmarku. Halo. No zobaczymy, idziemy tutaj. No i udało się, doszliśmy. Jesteśmy na jarmarku bożonarodzeniowym w Jeleniej Górze. Tak to wygląda? No to chodźcie, zagrywamy trochę. Te łapki, Michałku. Tak. Karuzela śmieszna. Mateuszku, chcesz na karuzelę? Ona jest chyba płatna. No tak, może tak, no chcesz? Ale 5 zł. No to zaraz, wiesz co, zaraz zobaczymy, bo na pewno nie wiem, ale to być może tak. Ale piękne rzeczy. Tutaj jakieś z Litwy i z Wilno. Przetwory mięsne. Wow. Sery. Sery prosto z Alpenkasy. Zobaczymy, jak chłopaki jeżdżą na karuzeli, bo chyba już skoczyli na karuzelę. Hej, Michałek! Super! Michałek! A tutaj panowie są i kręcą tym, to tylko gra i jest podświetlone, ale w żaden sposób nie kręci się to automatycznie, tylko panowie muszą to płacić. Fajny pomysł. A tu jesteśmy w jakiejś krainie elfów i elfy robią jakieś przedstawienie. A my z chłopakami, którzy są przestraszeni, oglądamy. Mati, idziesz? Chodź! Nie idziesz? Czemu nie? Może balonek coś dostaniesz? Zobacz, co to sprawa. Takie
jakieś czopki są z papieru. Super, Michał, siadaj, chodź, siadaj, to jest ciepło. Usiądź sobie. Uważamy tutaj, żeby nie przewrócić, tak? Żeby nam się chałupa cała nie spaliła. I dobra, i przekazuję mojej ukochanej elficy mikrofon. A imienia to już zapomniałeś, co? Angelika! Angela, co ty? Właśnie, Angela, jak masz na imię? Angela. Tak. I wiem, że to 4 plus 4 jest 8. Dobra, słuchajcie, nasze zaprzęgi na mój znak. Jak tutaj opuszczę ręce, nie będziemy odliczać 3-2-1. Będzie tak na wygra. Duża numer 1 albo duża numer 2. To wy wtedy slalomem pomiędzy prezentami w jedną stronę i slalomem w drugą stronę. I co najważniejsze... Mati! Nie może się zaprzęgnić, rozłączyć. Wystarczy mi, nie? Uwaga, patrzcie, Eryk wam zademonstruje. Przykład. Patrzcie. Drużyna numer 1 patrzy. I... Jeszcze nie. Obserwujcie Eryka. Dobry jest. Pierwszy. Brawo! Ale ten Eryk szybki. Dobra, uwaga. Teraz wasze drużyny, patrzcie na mnie. Uwaga, kapitanowie z rogami, patrzycie tu? Mam ręce w górze, ekstra. Opuszczę, to ruszacie. Super. Uwaga, uwaga. I poprzeć! O nie! Do Jarusia. Tam do kolejki ładnie jest pan. Pięknie. A ty jak masz na imię? Mateusz. To zobaczymy, jak Mateuszkowi pójdzie. Chodź, Mati. Tu dla ciebie jest... Czekaj, bo tu musi być nasza linia. O, to taka jest kreatywna linia od Jarusia. Ojej, co ten Eryk wymyślił. Ale chciał ci utrudnić ten łobuziak. I raz, dwa, trzy. Nie! I raz, dwa, trzy. Ekstra! Nie! I raz, dwa, trzy. Aj, prawie. Się udało. Królu złoty, dzień dobry. Ej, Gwiazda Roka, jak tam się czujesz w roli Gwiazdy Roka? O, Mati. Tutaj można się ogrzać w przepisach gazowym, a później dalej iść i pozwiedzać sobie straganiki bożonarodzeniowe. Choinka, wow! Karuzele kolejne. Dziewczyny zamawiają z chłopakami coś do jedzenia i coś do picia, w sensie jakąś kawę. No, siedzimy tutaj. O. Matuszek chciał bezę chyba, więc chyba bezę dostanie. Albo jakąś malinową chmurkę, zobaczymy co. No i tu siedzimy, nie? Sobie przy stoliku następnym, bo nie było miejsca. W ogóle fajne foteliki mają, bo takie pikowane z takimi kolorowymi guziczkami. Niebieski, zielony. Przyszło zamówienie. Zaraz wam pokażemy, co przyszło. Ale serniczek. Mati, znaczy Michaś. No i dla ciebie galaretka. Wow, zaraz będą galaretka. A babcia ma taki miętowy chyba jakiś, nie? Miętus. Super. No jest taki. Pokaż. Tu jest meza. Gdzie jest meza? A dasz mi malinkę, Michałku? Nie. Michałku, dasz dać się malinkę? Nie, rączką nie jedz. Widelczykiem. No dobra, idziemy do dziadka. Bo dziadek też coś ma. O, dziadek ma szarlotkę. Dobra, super.
wróciliśmy już z centrum, z jarmarku bożonarodzeniowego i teraz idziemy do takiego mini disco, czy na mini disco, czyli taki jest no, klubik, tam jest restauracja, takie są restauracje, to jest dużo powiedziane, bardziej fast foody tam podają i są takie różne gry dla dzieci i takie właśnie śmieszne rzeczy dla dzieciaków. Czekajcie, ej! Michaś! Więc właśnie tam idziemy. O, może, bo no właśnie, no tutaj idziemy w tą stronę, tu jeszcze widać remonty. To remontowane jest. Nie jest to jeszcze w pełni skończone. I dlatego tutaj są takie właśnie zasieki, bo tam dalej pewnie, nie wiem czy nie widać, jest remont. Ale idź po prawo. Ale Mateusz, czekajcie na mnie! Może chłopaki lecą, a my idziemy tam. Tam gdzie jest ta zjeżdżalnia, tylko nie na zjeżdżalnię, a do tego baru. I na gry i zabawy. Jest trochę ciemno, więc kiepsko będzie widać. Matuszku, tędy! Ej, Mati! Tu są skróty! Tak, a nie wpadniesz do wody? Tak, no to chodźcie. O, jest basen, który jest czynny latem. No a teraz jest... trochę wody zostało, więc zamarzła woda. No ale idziemy dalej. A tu są jacuzzi. Tutaj ludzie się chlapią w jacuzzi. Chodź, Michałku! Michałek! Chodź! No, tu jest bardzo mało wody, ale chodź! A tu są trzy wanny jacuzzi, gdzie ludzie się chlapią. Michał! Jest, o, idzie para taka duża, bo jest gorąca woda, także paruje. A tu mamy jakieś 3 stopnie. No para leci z jacuzzi, co nie? No, tutaj są brodziki dla dzieci latem, ciepło. No, też zamarzł. Zobacz, Michałek, zobaczcie, było tak zimno, woda nie była cała spuszczona, no i zrobił się lód. Taki niefajny. Idziemy dalej, my idziemy tam. No, dobra. Chodźcie, chłopcy, dalej. No, latem to musi być super, bo zobaczcie, jaka duża jest zjeżdżalnia. Ona jest ogromna, więc super. Plus jacuzzi. Nie wiem, może cię przyjdziemy z istynką na tej jacuzzi. Co masz, kawałek lodu? No, pokaż. Wow, chodź, idziemy. Patrz na to. Pokaż. Co? I tu jest śniegu jeszcze w środku. Tego nie widać dobrze na kamerce, ale śniegu jest mnóstwo. No, chodź, idziemy na motor, dobrze? Na taki motor chcą chłopaki pójść. No to idziemy tam. Ej! Chłopaku! O, tu panie chodzi. Chodźcie, idziemy. Tutaj panie sobie mają blisko. O, zobaczcie. Dziewczyny mają głosy. O, tu jest taka właśnie restauracja fast food. A tu są takie właśnie motory, autka. Takie gry dla dziadków. Michałek, chodź, idziemy. Michałek się muzyką zafascynował. Chodźcie, idziemy chłopaki. Tu możemy wejść, Michaś, Mati? Tutaj? Chodźcie. Tu wejdziemy. Uwaga, otwieram drzwi. Wow, otwarte. Idziemy. Wchodzimy. Pomogę wam, dobra? Dobra, i wchodzimy. Michałek, chodź tutaj. Michałek. O, tu Michałek poszedł na ten motor. No, to trzeba mieć furę pieniędzy, żeby to wszystko wskoczyć. Tak, pomogę ci teraz. Mateusz, wiesz co, tylko Mateusza znajdę, bo mi uciekł. Mateuszek już się przejechał motorem. Michałek wcześniej też. Mati, które miałeś miejsce? Który dojechałeś? Który wiesz? Dobrze ci poszło? To jest taki motor, nie? Idziemy teraz dalej? Chodź, Michałku, idziemy dalej. Chodź, idziemy teraz, zobaczymy na inne gry. Idziemy teraz chłopakami się przejść na inne gry. Na tą drugą sekcję, czyli tutaj. O, tutaj można sobie usiąść, troszkę poczekać. O, jakieś animacje. Tu jest bar. Nowego abonie. Koinka piękna. No i tu są inne gry i zabawy. Przepraszam. Dziękuję. No idziemy do chłopaków. Tam są chłopaki. A tutaj się coś dzieje. Jakieś animacje. O, tu jest kuchę w Forsy. Różne gry. Jest bilard. Można bilarda pograć. Takie kulki. Koszykówka, czyli roll and jump. Michał, chcesz tutaj to? Chcesz to? Jest woda, chcesz? To dawaj. Dobra, to my zagramy. Jak zagramy, to wrócimy. Tak,
graj jeszcze, jeszcze graj. Naciśnij. Już nie? O, już chyba skończyły się ten. O, no dobra, ale pograłeś trochę, to jest najważniejsze. Już koniec, Mati? Nie, jeszcze. Nie, jeszcze chyba, czy nie już?